Ja czułem to doskonale w kościach, że środa to jest taki dzień, kiedy zainteresuje was Abigail ze źrebakiem w magazynie Playmobil. Cieszę się więc, że jesteście, bo magazyn jest już w kioskach. Zapraszam więc na przegląd. WTF! Cześć, witam was moje fany, fany Spirit, fani Riding Free, fani DreamWorks oraz fani Playmobil, koników, źrebaków i wszystkiego co fajne i co możemy znaleźć w kioskach. Witam w ogóle wszystkich. Witamy się tutaj w magazynie, ponieważ jest on już w kioskach. Jest to numer 1 na 2021. Jest to magazyn na licencji, więc cena całkiem okej. Nie zapominajmy, że magazyny z Lego w sumie też na licencji są w podobnej cenie, ale wiecie, jednak tam nie dostaliśmy jeszcze nigdy figurki, marchewki oraz źrebaka. Tam byśmy dostali jedną z tych rzeczy. Bardzo, to mocno też to był niedawno jakiś konik i był jeden na przykład, więc doceniam to, że za 15 zł, minimalnie więcej niż 13, mamy aż tyle dodatków. Jeżeli chodzi o sam magazyn, to oczywiście on tutaj tyczy się samego uniwersum Spirit i no i to właśnie znajdziemy w środku. Początkowo ta ściąga, myślałem, że to w ogóle jest po polsku, tym bardziej to śliczny jest, tak, a jest takie dziwne, nawet jest takie z czasu, niektórzy tak piszą z. Oczywiście magazyn wypełnił on jest kłakami, w sensie, no tu, to nie jest tak, że takimi co koty robią. I innymi koniami oczywiście, innymi tutaj rzeczami związanymi z Spiritem. Mamy komiks, który w stylistyce Playmobil jest narysowany i tyczy się on oczywiście pracy nigdzie indziej jak w stadninie. Komiks ten oczywiście ciągnie się przez połowę magazynu pierwszą. Później przechodzimy do gry planszowej. Jeżeli martwi was, że nie będziecie mieli do niej pionków, to spokojnie, w dalszym części magazynu się znajdą. Przybliżenia na zestaw właśnie na tą stadninę. Drugi plakat, o, cieszę się, bo w ostatnim magazynie trafiliśmy na coś takiego, że tam były obydwa zdjęciowe w tym, w Novelmore, a tu proszę, jest fajnie, tak jak ja lubię. Gra planszowa, później wracamy w drugiej części do kontynuacji. Jak widzimy, nasz źrebak ma tutaj problemy. Kontynuacji komiksu z pierwszej części, Najlepsi Przyjaciele, czyli coś, co możemy sobie pokolorować dodatkowo, troszkę zagadek, troszkę łamigłówek, troszkę również o zwierzątkach, w tym wypadku o źrebaczkach, malutkich, słodziutkich konikach. Również jest jak zrobić marchewkowe muffinki. Czy można je dawać koniom? Przypuszczam, że tak, bo zazwyczaj w tych magazynach jest tak, że można też dawać zwierzętom. Chociaż chyba tu nie, bo jest lukier. Więc nie można. Tutaj mamy dalej przybliżenie na taki zestawik plus, oczywiście nie, to jest to samo co było. Reklama Heidi, no i przyszły numer, ponieważ tak jest. To tak samo jak Novelmore jest zrobione na zasadzie, że wychodzi notorycznie, nie że jednorazowe Ghostbuster chociażby. I w nim będzie Mustang Dutch. No i tu już będzie jeden koń, natomiast wiadomo, on będzie dużych rozmiarów, a nie jakiegoś rybaka. To co mówiłem, to patrzcie. Tutaj macie pionki do wycięcia do tej gry planszowej, także nie zostaniecie tutaj sami bez pionków. Przyjrzyjmy się jednak samemu dodatkowi. Chodź dodatku. Czy bardziej przy patata jaj tu dodatku bym powiedział, no bo to jest wszak mały źrebak. W sumie rzadko wam pokazuję, jak te magazyny są pakowane, a pakowane są naprawdę fajnie, więc warto się temu przyjrzeć. Fajnie, bo już z zewnątrz widzimy, co dokładnie mamy w środku. A, nie ma możliwości, żeby czegoś tam w środku nie było, żeby czegoś brakło, chociaż to się skrajnie rzadko zdarza, no ale gdyby jednak. Widzimy po prostu też już każdy detal, bo wiecie, jednak zdjęcie może być złudnicze. Fajnie jest to zrobione. No, zdecydowanie uważam chyba lepiej niż w Lego magazynach. To tak wszystko widzimy na własne oko. Otwiera się to podobnie ciężko jak magazyny Lego, tam trzeba kupę włożyć siły, a tu nie tylko siły, ale też później jeszcze determinacji trzeba dołożyć, no bo no właśnie tak jak widzicie się tutaj wyrabia, a musimy użyć trochę takiej brutalnej siły, ale że robię to rzadko, to dzisiaj wam to zaprezentuję, jak to wygląda. No i faktycznie znajdziemy tu to, co widzieliśmy przez folię, no byłbym w szoku, gdyby nie. Jestem trochę w szoku, jak ten element wygląda, bo on jest dość mocno taki gumowy. Tego się nie spodziewałem, a to, że to jest plastik, ale taki mocno giętki. Marchewka się tutaj jeszcze w ogóle kręci. Troszkę tutaj brakło mi jakiejś detalowości na tej marchewce, ale czepiać się tego nie będę. To się w ogóle wyjmuje, więc super, to nam może robić za kwiatka jeszcze. No fajnie. Mamy również tutaj tą Abigail. Abigail mamy, ona ma rączki wyginalne. Troszkę się o to bałem, bo wiecie, jednak jest to figurka w mniejszej skali. Ja szukam teraz... czekajcie! Akurat mam tu pod ręką zwykłą skalę. Chociaż nie, taka sama skala. Kurczę, czemu ona wygląda na małą dziewczynkę? Ej, serio? A przecież tu wszystko jest praktycznie takie same, jest trochę chudsza. I chyba to na mnie zrobiło takie wrażenie, przez to, że jest chudsza, bo te rączki jest chudsze, taka smuklejsza jest faktycznie taka, no proszę, a jednak to jest kurde normalny gabaryt. Ja już myślałem, że mam dziewczynkę, tu mnie troszkę boli,
2 LLC, ten napis, jeszcze 2019, no troszkę to utrąci, że dwuletnia figurka, trąci to właśnie trochę starocią. Główka oczywiście obracalna, tu się nic nie zmienia, ładne są te wyżłobienia na ramionach, te takie, wiecie, elementy ciuszków, wygląda ok, naprawdę wygląda ok. No i mamy jeszcze tutaj konia, źrebaka bardziej, głowa mu się zgina i poza tym nie zgina mu się nic, ani ogon, ani nic, jest koloru białego z pięknymi czarnymi oczętami. No i przede wszystkim najważniejsze pytanie, czy ona nie usiądzie na tym źrebaku, i dobrze, bo nie ma co męczyć źrebaków, dobrze. Nie no, pamiętamy jak jakiś czas temu właśnie był koń i on tutaj miał takie, znowu o co też się martwiłem, wgłębienie, że wyglądał na anorektyka. No ten nie jest anorektykiem, no nie można na nim jeździć, ale mówię, dobrze, bo nie będziemy, prawda, tutaj męczyć chłopa. Albo i dziewczynki, ponieważ zakładam, że to jednak jest dziewczynka, bo sam magazyn, sam Universum Spirit Driving Free jest tutaj bardziej dziewczyńskie i przypuszczam, że właśnie ten magazyn trafi do bardziej płci żeńskiej. Ale oczywiście nie ma co się zniechęcać, warto czasem zobaczyć, tym bardziej, że dostajemy tu dość dużo dodatków. Rzadko kiedy tak dużo dodatków dostajemy, bo aż żrebak, marchewka, naprawdę jest spoko. Magazyn już w kioskach, jeżeli więc jesteście zainteresowani, warto ubrać buciki i lecieć. Dzięki, że byliście ze mną w kolejnym filmie na moim kanale. Do zobaczenia wkrótce. Bye!